Witam ponownie w kolejnym odcinku tutaj ze Stajni Marzeń, z tej pięknej zimowej przygody. I cóż, tym razem pamiętałem, żeby poza odcinkiem zrobić się zadanka poboczne. Co prawda kijowe tutaj tak mało płatne, ale no, lepszy ryc niż nic, jak to mawiają. Dobra, zadania mamy do zrobienia dwa. No, wejdź jeszcze na konia. No dobra, jakoś weszło. Tak, mamy udać się do kogoś tutaj na rajd z jakimiś tam przeszkodami. A mamy też i zadanie tutaj w sklepie, gdzie mamy zdobyć ser do pułapek. Więc jako, że serek blisko, to sobie i jego załatwimy. Mam nadzieję, że to pomału będzie sprawiało, że się pokończą tutaj zadania w tej okolicy i będzie można się wybrać gdzieś indziej. Ohoho! Czy tak, do Cape Point idziemy. Za serem. Super. No dobra, ale... Coś mi kusi, by tu pojechać, ale... Ale odwiedzę to miejsce. No dobra. Tam chyba był jakiś przejazd. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dziwnie ten koń biega. Ale niech mu będzie. Ohoho, chyba jednak kompletnie nie to miejsce. Dobra, tu się wespnie. Wespnie? Tak, wespnie. No nie wespniesz się. Wiesz, ty środku, ty. No jak? No niech będzie. Na przyszłość będę uważał, no niech będzie. No, na szczęście się udało w ten sposób pokonać tę tajemną przeszkodę. I biegniemy dalej. Co to będzie za cudo? A, wiem co to było. Ojej, to jest to, to ten wyścig. No dobra, no to tym się zajmiemy faktycznie teraz. Tylko trzeba będzie konia ogarnąć trochę. Dobra, konik zatrzymany. Dobra, ogarnijmy go trochę. Ja tu mam... O, mam tu coś, dobra. O. Tak, o. Niech będzie. Bo czemu by nie? O. Odskoczyłem konia, podchodząc do niego. No niech będzie. Powiedzmy, że się przestraszył. Ekwipunek. Co to, czy coś jeszcze? No nie będzie. No kurde, idealny stan. Fajnie rozmawia. Dobra. W sumie to... To po co to jest tak nagle? Niby Cape Point, a tu jakieś takie tałataństwo gdzieś po tym... Aha, to rozumiem, że będą skoki.
Ojeju, się nie strzeliłem, że to tutaj. No, to wiedziałem, że zrobię. No, co to ma być? Okej, to nie wyszło mi kompletnie. Aż. Co, że którędy, dokąd, gdzie, jak? Aha, tam o. Ech. To było tragiczne. Ech. Oj nie. To było bardzo złe. Okej, okay, było malutkie cięcie. Więc jak widać, zrobiła się tutaj już noc. Pierwszy raz tutaj w grze. I cóż. Ta, prześpię się tutaj od razu. I sobie zapiszę. Tak. Wiem, że dziwne połączenie, ale na niej będzie. Dobra, ja to zrobię kolejny wyścig i może będziemy mieli to z głowy. Tym razem powinno pójść już trochę lepiej. Ale wiesz co, może ja to po prostu przyspieszę i będziemy mieli to z głowy. To był wyczyn, dobra. Ale będziemy mieli to z głowy. Ach, to było tragiczne, ale dobra, mamy tutaj. Niech będzie. Okej, okay, to mamy z głowy i możemy wracać dalej po ser. Tak, zdecydowanie po ser możemy jechać. Będę się zwrócić, co to jest to za zadanie. Ale to może potem. Tak, no nie licząc jednego pięknego failu przy robieniu brązowego medalu, to chyba nawet nie było tak tragicznie, muszę przyznać. w sumie możesz zobaczyć, ile tutaj konie kosztują. Może jakiś się tutaj nada na wymianę? O, ale tu jeszcze widzę, jakieś zadanie jest. Można byłoby się przyjrzeć, co to będzie. A, coś w stajni. Grubo. Pan Trout. Złowić kilka ryb. Dobra, no oczywiście tutaj. No, będę się wracał, więc można się wrócić. A, miałem zobaczyć ceny koni. A wiesz co, a może się zabiorę od razu za te zadania poboczne. Czemu by w sumie nie? Ech,
pieniędzy się w końcu tutaj w grze przydadzą, jakby nie patrzeć. To się zaraz zabierzemy za zadanie. A tak, napojmy konia studnią. Bo czemu by nie? No, wiadomo. Szalony sposób. Dobra, siańsko jest. Łopata jest. To coś jest, dobra. Co, myjemy. To coś, szczotka oczywiście. Jej, ale to się wleczy. Dobra, przyspieszam. No dobra, zadanie wykonane. Chyba wszystkie. Wszystkie. Dobra, teraz ja posłucham ceny tych koni. Poziom 6, 1500. Nie najgorsza szybkość. Nie, nie chcę tego konia jeszcze. Tutaj. 1200. Ojej, nie chcę tego konia. Anglo-arabsoletyński, nie. Ten ma fajną szybkość. Podoba mi się. Co może będę porównywał z Belą? Wszystko ma lepsze niż ona. Nie. No ta, wszystko, zdecydowanie wszystko. Nie, dyscyplina ma gorzej. Oj, tak, dyscyplina gorzej. No ten to litewski to jest zdyscyplinowany jak mało co, ale... Ale szybko siła, tragiczne. Ty taki wyśrodkowany. Dobra. Nie, to chyba jak na razie najlepszy będzie. Ten o, tutaj. Tylko potrzebuję trochę kasy zaoszczędzić. Oj, tak, zdecydowanie to będzie najlepsze. Jak na razie 1500, dobra. To już wiem na co zbierać. Okej, dobra, to ja tu oddaję zadanko, zbieram trochę kaski. A, tylko napełnimy jeszcze wodę. I napoimy konia przy okazji. Okej, dawaj kasę, jaki tam było. Robi to. No i świetnie, tak może być. No ale teraz to jedziemy po syry. Bo syr jest fajny. A, kulturalnie, drogą. Super muzyczka, patataj, 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 patataj. To było głupie, dobra, jedziemy dalej. Ciekawe w sumie, jak długa ta seria wyjdzie. Tych zadań to na razie jest to jest. Takie stawanie ma swoje wady. Hej, tartaj. Aha. Tak, zdecydowanie myślę, że
Gryza nie miałby w dupie tak z cel śmierci, ale dobra. A, ooo. Wpadłem na tego kogoś, on ma to w dupie, dobra. Niech będzie. To cóż, jedziemy. Chyba to mój jeżdżalnik sobie jeszcze daruje. A ja jadę po rybcie. Ojej, tutaj jakieś zadanie tak w głębi. Jest chyba ta magiczna szóstka, tak? Konkurencja 6 przeszkód, no niech będzie. Ale to może kiedyś, najpierw te zadanie tutaj w okolicy załatwimy. Tu już widzę, że kolejne są. Do tego, do wykonania zadanka. A wiecie co, w sumie może bym to zrobił? Już do tej mieścinki się wybiorę nowym kuniem. W sumie jest to jakaś myśl. Dobra, ale no tutaj to już nie będę się bawił w przyspieszanie, tylko po prostu to przytnę. Okej, dobra, ja już tutaj kończę robić to zadanie i muszę się przyznać, że strasznie przez to wszystko straciłem rachubę czasu, bo nawet nie wiem ile ja w ogóle z tym wszystkim siedzę, przez te wszystkie cięcia oczywiście. Dobra, zadanka tutaj jak widać mam już wykonane, więc cóż, idę je poddawać. Powinno kasy starczyć, mam nadzieję. No nie starczy jednak. Dwóch sztuk zabrakło. Gratuluję. Dobra. Dobra. Okej, to spróbuję te dwa zadania zrobić, żeby mieć to z głowy. To się jeszcze w miarę szybko robiło. No, chodź tu ty łopato. Chodź tu ty, chodź tu i szczoto. No to się nazywa pech ogólnie, co? No dobra, ale tego to już nie będę przyspieszał, bo już jak i tak... Jak i tak przerwałem, to niech już będzie. Ech. Nie, to będzie wyjątkowo dziwny odcinek, ale no. Może chociaż nie będzie taki nudny jak te pozostałe wcześniejsze. W ogóle tak zauważam, że te pierwsze trzy odcinki strasznie w kiepskiej jakości były, ale no. Mam nadzieję, że jakoś to się poprawiło od tego poprzedniego. Przynajmniej chociaż odrobinkę i się trochę lepiej to ogląda. Nie wygląda jakby to było nagrywane jakąś cegłówką. Dobra, no mam nadzieję, że to będę miał z głowy. Jak nie, no to jeszcze siano dam, czy tam, nie wiem, wodę i tyle. No dobra, jest okej, w sam raz, tak jak powinno być, więc mogę kupić kunia. Fajnie. Mam nadzieję, że to się nic nie zmieniło w tej stanie. No, chcę kupić konia. Wypisz imię dla konia. Dobra. Jest Giewont. Niech będzie. Dobra, jest mój Giewont, poziom 6. Szybciutki. Może nie zbyt silny. Ale piękny. No dobra, dajesz Giewont. Nie wiem, jakieś czuł różnice, ale... Miejmy nadzieję, że było warto. No ale na razie chyba tak, bo na
pierdziela szybko jak szalony. Tylko, że mnie niezbyt kocha. Cóż. Ale to się go poczyści. Aj, nie tu biegnę w ogóle. Ale to się go poczyści i będzie to. Ech, piękny konik. Tak, zdecydowanie. Prześpimy się zraz z konikiem. I też będzie dobrze. To jakieś polanki w ogóle. Dobra, trochę wolniej, odpocznij sobie mały. Czy tam duży. Chiński jest co zarasa. No, mimo wszystko na razie to był chyba jednak dobry zakup. Aj, miałem do rybaka jechać. Dobra, nadrobimy trochę. Oj tak, zdecydowanie to był dobry zakup. No okej, dobra, to było wyjątkowe. Gnamy, gnamy, gnamy. Dobra. To, że mam na wędce sprawdzać ryby? Ale dobra, no, sprawdzimy. Ja na pewno zadbam o konika, bo mnie widzę trochę nienawidzi. Jak ja mam cię rozpieszczać? Nie wiem, wodą? Chcesz ty pić? Aż się napij, koniut. Pij, pij. Witam po przerwie i cóż... No niestety nie mogę wam tutaj nic pokazać, ponieważ... okazało się, że... jak wyłączyłem grę, skraszował mi się program do nagrywania obrazu i efekt jest tego taki, że plik z tymi ostatnimi minutami, nie pamiętam w sumie ile tam było, może coś koło 3-4, no jest oczywiście bezużyteczny, więc jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, wam tylko opowiem, że po prostu zabrałem się za te ryby. Zebrałem ich oczywiście 5 sztuk. Pojechałem potem prosto do tego pierwszego miasta, do tej pierwszej, raczej wioski może. Cóż, załatwiłem sprawę z serem, porozkładałem go do pułapek. No i to w sumie tyle. No cóż, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, tym razem ten skończy się z obrazem. Cześć!